Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa w Instytucie Cervantesa w Warszawie, gdzie dziś rozpoczynamy cykl wydarzeń, które wiążą się z wydarzeniem, które otworzyliśmy kilka dni temu tutaj w naszym Instytucie na Nowogrodzkiej w Warszawie. Hiszpańska sztuka nowoczesna wieku XXI, kolekcja Basat. Z tej okazji zaprosiliśmy panią Małgorzatę Ludwisiek, aby napisała jeden z tekstów do naszego katalogu, a poza tym by zechciała pełnić rolę komisarza wydarzeń towarzyszących tej wystawie. To pierwsze z tego cyklu. I zaprosiliśmy panią dr Katarzynę Bojarską, która jest redaktorem wydawnictwa Widok i znanym krytykiem sztuki. Przekazuję więc państwu głos i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy pani kurator Małgorzacie Ludwisiak. Jest mi niezmiernie miło, że będę mogła poprowadzić spotkanie z tak niezwykle ciekawymi umysłami i wyobraźniami, które tutaj z nami są. Więc pozwolę sobie na początek przedstawić uczestniczki i uczestników tego spotkania. I w kolejności, tak od mojej tutaj lewej. Będziemy rozmawiać dzisiaj o malarstwie z panią profesor Marią Poprzęcką, której pewnie nie trzeba przedstawiać, ale jednak to zrobię dla porządku. Historyczką sztuki, historyczką, krytyczką sztuki. Dyrektorowała Instytutowi Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i miałam przyjemność uczestniczyć w jej zajęciach właśnie wtedy. Jest wybitną znawczynią i badaczką malarstwa, właśnie głównie XIX i XX wieku. Autorką licznych książek i jeszcze liczniejszych tekstów i artykułów, wspomnę tylko tutaj o kilku, między innymi o złej sztuce z 98 roku, pochwała malarstwa, studia z historii i teorii sztuki, inne obrazy, oko widzenie sztuka od Albertiego do Duchampa z 2008. Od 2013 roku pani profesor pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi między innymi seminarium zatytułowane Dzieło sztuki w kulturze oraz autorskie zajęcia Sztuka żywa, muzea, galerie, pracownie. Panią profesor można regularnie czytać na łamach dwutygodnika na przykład. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję za zaproszenie. Jest z nami Jarosław Lubiak, historyk, krytyk i teoretyk sztuki, kurator, autor licznych tekstów o sztuce publikowanych w katalogach wystaw i w pismach artystycznych, kurator Muzeum Sztuki w Łodzi w latach 96-2014, a następnie wicedyrektor do spraw artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Od 2010 roku Jarosław Lubiak jest wykładowcą sztuki w Szczecinie, na Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie. Był kuratorem kilkudziesięciu wystaw sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym poświęconych malarstwu, ale w tak zwanym poszerzonym polu. Myślę tutaj o takiej wystawie jak Malarstwo jako zimne medium z 2005, czy Obrazy jak malowane z 2006. I jak mówią Anglicy, last but not least, Aleksander Chudzik, historyk i krytyk sztuki, dziennikarz kulturalny, aktualnie autor tekstów o sztuce i kulturze w Newsweek Polska, który publikował także w takich magazynach jak Aktywist i Przekrój. Witaj. Zanim zaczniemy mówić o malarstwie, to może powiem tylko takie słówko, że spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać o sztuce, ale właściwie w takich czasach się spotykamy, że żadna rozmowa o sztuce nie jest tylko rozmową o sztuce, tak? Bo nie sposób tak sobie po prostu, myślę, dyskutować po prostu o obrazach, kiedy dzieje się to, co się dzieje z jednej strony, prawda, w kontekście decyzji, wczorajszej decyzji Trybunału, tak zwanego Trybunału, czy też tego, co się wciąż dzieje na naszej wschodniej granicy, więc chciałam tylko tak to tutaj przypomnieć nam wszystkim, że nie jest tak, że nie jesteśmy tego świadomi i się oddajemy jakimś tam refleksjom takim oderwanym. Bo właściwie nie sposób mówić o malarstwie, nie mówiąc o innych sprawach. Więc nasze spotkanie ma tytuł Po co nam dziś malarstwo? I może na rozgrzewkę po prostu zacznijmy tak bardzo, tak bardzo ogólnie od tego pytania. Ale potraktujcie je proszę osobiście. Więc chciałam zapytać, po co wam dziś malarstwo? Ja mam. Poproszę. Ja lubię malarstwo i to, że
jedna z książek jest zatytułowana, przepraszam, Pochwała malarstwa, to nie jest przypadkowe, to zresztą jest wzięte od Leone Battiste Albertiego, czyli pierwszego teoretyka malarstwa nowożytnego, które to fundamenty teoretyczne właściwie pozostawały nienaruszone do początku wieku XX, i tam Alberti pisał o malarstwie, że jest darem od Boga, ponieważ pozwala ludziom obcować z tymi, którzy już nie żyją. Także tutaj jakby malarstwo zostało wyniesione w tą sferę eschatologiczną, o której nie powinniśmy zapominać, chociaż dzisiejsze malarstwo rzadko o tym pamięta. Ale tutaj właśnie to była istota pochwały malarstwa, że ono pozwala nam oglądać tych, którzy już nie żyją. Natomiast współcześnie, no, ja miałam taki okres, kiedy mi się wydawało, że malarstwa jest za dużo i że mam go kompletnie dosyć, a jego jest coraz więcej. Tutaj na pewno będziemy mówili o tym, że, no, że ostatnie kilkanaście lat przyniosło, zwłaszcza w młodej sztuce, tej sztuce takich ludzi wychodzących z akademii. Malarstwo dominuje, kiedy wydawało się, no, 20 lat temu, że jak wreszcie będą możliwe studia nowych mediów, to wszyscy się rzucą, prawda, na kamery i różne technologie. Tymczasem oni się rzucili, po czym wrócili do obrazu malowanego akrylem na płótnie. Bo tak wyglądają wystawy różne, prawda, roczne, dyplomowe i tak dalej. Więc możemy oczywiście się bardzo zastanawiać nad tym, skąd ta potrzeba, czy to jest potrzeba bardzo przyziemna i komercyjna. Po prostu obrazami można handlować. Obrazy się kupuje, obrazy się sprzedaje. Gorzej z instalacjami, czy gorzej ze sztuką wideo. Zwłaszcza teraz. Jeśli patrzymy na to, co dzieje się na polskim rynku sztuki, gdzie jest ta hossa, prawda, nieprawdopodobna, związana z pandemią, inflacją i nadmiarem kapitału, który topnieje, no to okazuje się, że obrazy, a już jakby skończyły się te stare, bo zawsze mówiłam, że sztuka polska to jest płytki grób, tam się dużo nie wygrzebie tych starych, dobrych rzeczy. Więc mamy także hossę na malarstwo nowe, młode i ono to doskonale wie. Oni to doskonale wiedzą, im się wydaje, że tutaj te dwie strony, ale nie chcę oczywiście wszystkiego trywializować i sprowadzać do względów komercyjnych. Dla mnie tutaj, wychodząc poza takie, no, artystyczne pojmowanie obrazu, no, fascynujące jest zjawisko w ogóle potrzeby obrazowania, która wyraża się, no, w muralach, w graffiti i w pewnym sensie także w malarstwie. Ja tutaj jednak mam trochę spojrzenie bardziej uformowane przez kulturę wizualną niż przez historię sztuki w tej chwili. Dla mnie równie ważne jest to, co jest na murach, a może nawet ważniejsze od tego, co jest w galerii, bo to, co jest na murach, jest oglądane przez tysiące i miliony ludzi, którzy chcą czy nie chcą, to widzą. Natomiast żeby zobaczyć obraz artystyczny w galerii, zakwalifikowany jako sztuka, no to trzeba się tam specjalnie wybrać. I jeśli potem będziemy mówili o sile obrazu i o tym, co obraz może, na przykład w kwestiach politycznych czy najbardziej palących, to wydaje mi się, że ten obraz, jakbyśmy go artystycznie nie oceniali, w ogóle nie wiem, czy trzeba go oceniać artystycznie, to w takich funkcjach ten obraz funkcjonujący w przestrzeni publicznej sprawdza się, no, jednak znacznie mocniej niż to, co jest w galerii, bo do galerii trzeba specjalnie pójść. Także to tyle na wstępie. Mhm. Dziękuję. Jarku? Jak ja myślałem o tym tytule, który jest oczywiście trochę prowokacyjnie postawiony, to taka moja pierwsza odruchowa odpowiedź była taka, że chyba jesteśmy w takim momencie jakiejś takiej silnej intoksykacji cyfrowymi informacjami, w ogóle tą sferą cyfrową, że ona okazała się, przynajmniej takie było moje doświadczenie, bardzo trudne, jakby całe przeniesienie życia do łączenia z formami towarzyskości, rozrywki, tak, pracy, do sfery wirtualnej, no, zakończyło się jednak takim rodzajem, odczuwam to jako rodzaj intoksykacji, jakby tego rodzaju wymiarem, tak, spłaszczeniem wymiaru tego życia. I wydaje mi się, w tym kontekście
że malarstwo, i tutaj wydaje mi się też ciekawe, później może do tego wrócimy, też jest takie pytanie o to, czy można znowu postawić pytanie, o takie tradycyjne pytanie o kunszt w malarstwie, czy można je zwaloryzować. To mnie jakoś bardzo interesuje, jakby kunszt, który buduje jakby zupełnie inny rodzaj, pozwala, tak, i wydaje mi się, że ta siła malarstwa dzisiaj w kontekście właśnie tego przedcyfrowienia polega właśnie na zdolności do budowania zupełnie innego rodzaju zmysłowości jednak, że obrazy malarskie, sztolugowe, one są jednak ciałami. W sensie fizycznym ciałami, ale też w innym sensie, tak, filozoficznym czy metaforycznym. Tutaj wydaje mi się szczególnie istotne malarstwo, zresztą ostatnio pokazywanej w Warszawie Magdaleny Moskwy, to w pewnym sensie dosłownie rozwija taką praktykę obrazu malarskiego jako ciała, niemalże organizmu żywego. I to jest jakby, wydaje mi się, ta podstawowy element, że to jest inny rodzaj spotkania, kiedy się spotykamy tym ciałem w ciało, tak, i zupełnie inny rodzaj skupienia tego wymaga i też myślę, że zupełnie inny rodzaj przyjemności może się pojawić właśnie z powodu tej relacji zmysłowej. Tak się też zastanawiałem nad, no jest, wydaje mi się, że jedną z takich ciekawszych książek, może nie najnowszych, o obrazach, to jest książka Michela, Czego chcą obrazy, która jest bardzo prowokacyjna, ten tytuł, tak, bo ona jakby odwraca całą tą relację i przydaje obrazom tą wolę jakąś, pragnienie im przypisuje, jakby ani tworząc taką animistyczną teorię obrazów. No to jeśli myślimy o obrazie cyfrowym, to wydaje mi się, że ich podstawowym pragnieniem jest oczywiście się ucieleśnić, tak? No bo one są bezcielesnymi obrazami, możemy dotknąć tego urządzenia, na którym ono nam się wyświetla, ale nigdy nie samego tego obrazu, podczas gdy w przypadku obrazu malarskiego, po pierwsze ono jest w jakiś sposób, no nie powinniśmy teoretycznie dotykać tych obrazów, ale one są jakoś namacalne, można to zrobić. I ta innego, ta niedotykalna namacalność wydaje mi się tutaj tym wymiarem, który jest właśnie zupełnie, ma inny status niż pozostałe rodzaje obrazów, nawet niż rzeźba i no też inne media po prostu tej tradycyjnej sztuki. I czego one mogą chcieć? No one chcą kontaktu z innym ciałem, tak bym odpowiedział, trochę parafrazując tę ideę Michela. Że tam inny rodzaj pragnienia i wyzwania się pojawia w kontakcie z tego rodzaju ciałem właśnie, jakim jest obraz sztolugowy. To tak. Dzięki, Elku. Po co ja, tobie? To jest trudne pytanie. Ja poza pisaniem o sztuce na co dzień w gazetach zajmuję się też pisaniem o literaturze i tak na ostatnim rozdaniu nagrodnika usłyszeliśmy wszyscy to bardzo ciekawe zdanie, że może funkcję literatury przejmują też wszystkie karteczki, kartoniki, te, które nosimy na protestach. I wydaje mi się, że jedną funkcją malarstwa właśnie jest to noszenie tego komunikatu, ten język, który być może w porównaniu do innych materii sztuki, do innych dziedzin jest po prostu bardziej komunikatywny, łatwiej do nas trafia, jesteśmy go bardziej świadomi, bardziej go czujemy, a przynajmniej ja go bardziej czuję w jakiś tam sposób, zwłaszcza w takich sytuacjach niepewnych. I właśnie ten język, czasami dosłowny, który pojawia się, no przecież mamy też przykłady artystów, którzy hasła protestacyjne wypisali na kartonach i to one by przynosiły jakieś tam, rezonowały jakoś ze społeczeństwem. Ten język malarstwa mnie jakoś ostatnio zafascynował, bo komunikat, który dają nam malarze i malarki, jest tym najłatwiejszym do odczytania i zarazem to jest coś ciekawego, co ja doświadczam jako obserwując ludzi w moim wieku, którzy właśnie zaczynają być jakoś tam rozpoznawalnymi malarzami, malarkami. No właśnie taki powrót, trochę jak w literaturze, surrealizmu, czyli też tej ucieczki.
W literaturze akurat nie widzę tego aż tak wiele, ale w malarstwie potęga tworzenia swoich światów i potrzeba tego tworzenia jest niesamowita. Nawet chciałbym z wami o tym porozmawiać, że wam się wydaje, że to jest odpowiedź na te czasy, czy to być może jest nie odpowiedź, ale dodawanie nawet takiego ciężaru tymczasem, bo jeszcze nie wiem, jakby sam nie umiem sobie na to odpowiedzieć, ale na pewno to malarstwo jest ze mną znacznie bardziej i dużo bardziej obecne w moim życiu teraz niż na przykład 5-10 lat temu. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Mm-hmm. Dziękuję. No mi się wydaje, że w ogóle jak spojrzymy na te wystawy, które w ostatnim czasie chociażby w Warszawie się odbywały lub odbywają, no to mamy teraz wielką, poważną bardzo wystawę Wilhelma Sassnala w Muzeum Polin. Mieliśmy świetną wystawę malarstwa kobiet, Farba znaczy krew, kuratorowaną przez Natalię Sielewicz w MSN-ie. O tych światach, o których powiedzieliście przed chwilą, no to ten świat Miriam Kahn, który też oglądaliśmy w MSN-ie, czy Marie Lasnik, które oglądaliśmy w Zachęcie, też Eddie Hilla wcześniej, prawda? No jakby jest cała masa właśnie tych takich może takich doświadczeń, prawda, zapisanych czy namalowanych. Mhm. Więc w tym coś rzeczywiście jest i tych malarzy i malarek, jak mówisz, jest bardzo dużo. To prawda. Zastanawiam się oczywiście, czy to nie jest tak, że gdzieś tam jest to najłatwiejsza forma zaistnienia i być może też na początku swojej kariery po prostu wielu ludzi sięga po malarstwo. Ale ciekawsze jest to, że są ludzie, którzy sięgają po malarstwo na przykład właśnie najpierw będąc performerami albo literatami. Przecież mamy teraz przykłady młodych artystów i artystek, którzy do malarstwa sięgnęli, przeszli z innego medium, co wydaje mi się... Też właśnie do surrealistycznego. No właśnie. Nie innego, żadnego. Tak. Czyli... No ale to przytrzymajmy to na chwilkę, ten wątek właśnie surrealistyczny. To z czego to, jak sądzicie, wynika? Czy to jest, powiedzieć o ucieczce już, tak? Mnie też to uderzyło, zwłaszcza kiedy byłam jurorem konkursu Lubelska Wiosna, gdzie po pierwsze szokująca była ilość chętnych. To miały być osoby bardzo młode. Limitem były 2 lata po studiach. I oni się zgłaszali sami, co też jest bardzo istotne, bo na przykład dla mnie zupełnie niewiarygodne są warszawskie wystawy coming outowe, gdzie obiekty na wystawę są typowane przez profesorów. Także to jest jakby dalej trzymanie w ryzach szkoły tych ludzi i w tamtych porządkach, ale to na marginesie. Natomiast tamci ludzie zgłaszali się sami. Po pierwsze, szokujące dla mnie było to, że się zgłosiło ponad 300 osób. 300 osób na konkurs, który nie jest jakiś specjalnie prestiżowy, znany, finansowo mikry, jakieś tam po parę tysięcy. Naprawdę, to nie jest Deutsche Bank. Ani to nie jest wielkie stypendium, nie. No i jako juror musiałam obejrzeć 800 kilkadziesiąt obrazów. Obrazów. Właśnie była jedna tylko, a nie było żadnych wymogów co do medium. Można było wszystko. Była jedna tylko taka instalacja, zresztą jakieś takie kolorowe, troszeczkę jak z Wesołego Miasteczka coś. Ale tak to było malarstwo. To malarstwo, które daje się... Może gdyby nie przesyt, to ono by się dało dosyć łatwo klasyfikować właśnie, co jest po Sassnalu, co jest po grupie ładnie, co jest po fotorealizmie. Jest dużo takiej ekspresji bebechowatej i właśnie dominujący jest chyba surrealizm, o który tutaj się pytamy. Kiedyś, no to naprawdę sprzed wieków będzie wspomnienie, ale dla mnie to jest coś, co utrzymuje swój sens, mianowicie profesor Juliusz Starzyński, ta niegdyś bardzo ważna osoba w świecie sztuki, historii sztuki, twórca Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ja jak byłam na studiach, powiedział, w Polsce surrealizm się nigdy nie wyżył. Dla mnie to jest istota rzeczy, że prawda, nigdy nie było w Polsce takiego prawdziwego uderzenia surrealizmu, jak był chociażby w Czechach niedalekich. I w związku z tym ten niewyżyty surrealizm od takim podskórnym nurtem ciągle się toczy, co jakiś czas właśnie wybija. Wybija. Ale teraz i teraz wybił, zdecydowanie no wybił. To prawda, to też jest ciekawe, bo jakby wybija ten płytki grób,
jednak tam się w nim coś znajduje, bo no Erny Rosenstein, przepraszam, obrazy właśnie teraz są pokazywane w Nowym Jorku, prawda, które też jakby surrealistycznie, w tym kierunku surrealistycznym zmierzały. W każdym razie tak już nie tylko z polskiej perspektywy patrząc na ten właśnie niewyżyty surrealizm, może to jest ryzykowne, jak wszystkie tego typu uogólnienia, że to jest jeden z tych izmów, które nie zgasły. Zgasły. U nas jest jakby osobna sprawa, właśnie on się nie wyżył. Natomiast tam, gdzie się wyżył, on także ma swoje takie comebacki. Czyli trochę tak jak rewolucja, no, która prawda, się nie dokończyła, tak? Nigdy nie było żadnego comebacku kubizmu na przykład. Był, skończył się, koniec, nie ma. Tak. Poszedł w podręczniki, poszedł w muzea, sprawa jest zamknięta. Natomiast surrealizm, który jest przecież chronologicznie, podaj ile to jest, 10, kilkanaście lat różnicy, prawda? Ten surrealizm no tak trwa, gdzieś tam nie daje się wytłumić, ale mi się wydaje, że to jest szersze zjawisko, bo przecież mamy przede wszystkim bardzo wiele surrealizmu w kinie. W kinie chyba znacznie wie, w ogóle kino jest lepszym medium moim zdaniem dla surrealizmu niż malarstwo, bo kamera chwyta natychmiast, natomiast tu trzeba się właśnie ten kunszt, trzeba umieć to wszystko zrobić. Więc mi się wydaje, że tutaj ta długowieczność surrealizmu jest powszechniejsza, ona wychodzi poza malarstwo, w literaturze, wszędzie. Ja nie wiem, czy to jest, prawda, te utrzymujące się poczucie absurdalności naszej egzystencji, mówiąc, przepraszam, patetycznie, ale on trwa. A wiele tych awangardowych izmów ma swoje historyczne granice. No ja to czytam trochę jak ucieczkę od rzeczywistości, no, takim, jaką surrealizm był, ale zastanawiam się też, mam też takie doświadczenie i nie chciałbym nikogo o nic oskarżać, ale wiem, że wiele z takich mód w malarstwie, często prowokowanych właśnie przez nadmiar obrazów na przykład na Instagramie, i to jest niesamowite, jak można, jak będąc na targach sztuki widzi się po prostu ile malarstwa jest w jakiś sposób przekopiowanych z tego malarstwa, które jest nam. Przepraszam, nie spodziewałam się czegoś takiego. To jest protest. W każdym razie no, tak, był taki fantastyczny tekst w Art Forum jakiś czas temu o zombie formalizmie, w którym po prostu pokazano... O zombie formalizmie. Tak, o tym jak po prostu duch Filipa Gastona utrzymuje się nad malarstwem. I ilu jakby epigonów tego malarstwa się pojawia. I jakby kopiuje te same wzorce. I w tym momencie ja bym zadał pytanie właśnie, czy taki obraz przerażony, właśnie trochę surrealistyczny, jest czymś, co jest odpowiedzią na rzeczywistość, która jest już straszna, na przykład, która nas otacza, jest taka napięta, czy wręcz na odwrót, czy te obrazy są dodają do tej rzeczywistości jeszcze coś złego, coś mrocznego, niekoniecznie coś, co jest w tej jakby wyciągnięte z tej rzeczywistości, ale no tak mi się wydaje właśnie, że na koniec to jest właśnie to, że artyści i artystki chcą ucieczki. No, nie. A ja się właśnie zastanawiam, czy ten język ucieczki nie jest trochę taką naszą ucieczką, powiedzmy krytyczną, że jest... Że jest łatwo to tak nazwać po prostu. Nie chcę rzeczywiście tutaj antagonizować, ale czy nie jest tak, że to jest taka próba naprawdę wyciągnięcia bardzo poważnych wniosków z kontaktu z rzeczywistością i że ten powrót surrealizmu w Polsce nie jest związany troszkę z recepcją w ogóle psychoanalizy na przykład, albo obecnością psychoterapii, w ogóle społeczną obecnością psychoterapii, że jakby ta rzeczywistość przestaje być, prawda, czymś, co jest zewnętrzem i jest de facto wizerunkiem, tylko staje się, prawda, jakąś taką negocjacją. Co w środku, a tak. Masz rację, bo ja to na przykład słyszę w języku studentów, którzy mówiąc o czymkolwiek, używają bardzo często właśnie takich kalek z języka psychoanalitycznego, czy raczej psychoterapeutycznego.
bo wydaje mi się, że tak, że na pewno ten potencjał tego awangardowej, surrealizmu w awangardowej fazie, czyli emancypacyjny i rewolucyjny, to możemy o nim zapomnieć, nie? To jakby to naprawdę się zamknęło wraz chyba z tą pierwszą jednak. I zostały takie jakieś powidoki tego surrealizmu, jako takie narzędzia plastyczne właściwie, tak? Które organizują nam co? No pewne imaginarium o rzeczywistości, które bardziej lub mniej sprawnie możemy sobie właśnie ucieleśniać, nie? Znaczy tworzyć te obrazy, które odpowiadają. Mi się wydaje ta ciekawa intuicja, że ten surrealizm jest zakorzeniony jakby w tym przemyśle rozrywkowym, prawda? I że on stąd wycieka do malarstwa, nie? Że to jakby... Pomijając już strategie marketingowe samego rynku sztuki, nie? No bo ty trochę o tym wspomniałeś, nie? Sposób, w jaki ono jest obecnie głównie przez medium Instagrama się rozsiewa i powiela, to wydaje mi się, że ten potencjał jakby, no właśnie, że może to jednak stąd, że to jest coś, co po prostu jest bardzo czytelnym kodem obecnie kulturowo, komunikowania się z lękami. Jedna rzecz mi przychodzi do głowy, że istnieje w Polsce, akurat wiem to dzięki pracom magisterskim, które temu były poświęcone i zobaczyłam jakiś świat znany tylko w cząstce, a tu, że w Polsce istnieje ogromna grupa malarzy, których oczywiście tak zwane porządne galerie nie pokazują, nimi się handluje, oni są drodzy, którzy są właśnie takimi surrealistami, fantastami. Ich mistrzem jest mój kolega z klasy, Wojtek Siódmak, którego akurat nazwisko wszyscy znają, bo on jest, ale to są takie Siódmaki albo gorsze, Sękowski. Ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ich jest bardzo dużo i jakby ogromna produkcja, a oni to produkują nie z potrzeby, to naprawdę jest wielki rynek, że skoro jest taki duży rynek, to widocznie w ludziach też siedzi potrzeba takich dziwnych obrazów. Trudno jednoznacznie, no, to takie są bizarne, one są bizarne, fantastyczne. Właśnie zawsze się je etykietuje jako surrealistyczne, prawda? Wtedy, kiedy one idą do jakichś katalogów rynkowych. Jak mówię, to jest głównie sztuka rynkowa, z których jeśli się patrzy z perspektywy takiej galeryjnej, to właściwie jej nie ma. Tymczasem to jest bardzo ważny nurt w produkcji artystycznej. One są zawsze, tutaj oczywiście no, patronem tego wszystkiego jest Beksiński i ci malarze starają się osiągnąć taki poziom warsztatu, jaki miał Beksiński. Bo Beksiński miał fantastyczny warsztat, prawda? I to się między innymi to się podoba, że właśnie jest ta dobra robota. I też doświadczenie, które fantaści, nie jest lokalne. Czy surrealiści, oni też starają się, właśnie to wszystko jest wypracowane, wyrobione, prawda? Jak żywe, tylko że fantastyczne. Ale ja na to patrzę od innej strony, ja patrzę na to od strony zapotrzebowania, że skoro jest tyle tego malarstwa, i ono, prawda, jakoś tam inaczej zupełnie dociera do młodych absolwentów akademii, ale jest właśnie tym takim fenomenem artystyczno-rynkowym, że jest taka potrzeba. Jest potrzeba takiej sztuki, która też byłaby no, eskapizmem pewnego rodzaju, ale to jest łatwa etykieta znowu, ale to się podoba, to się chce, to się kupuje i to się produkuje. Chociaż ten surrealizm nie jest jedyny, więc może się teraz na jakby są też świetni malarze, którzy tą rzeczywistość komentują i malarki, prawda? No, tak mi się wydaje przynajmniej. No właśnie, tutaj dotykamy takiej kwestii, jakim językiem jest malarstwo tak naprawdę. Znaczy, i co to malarstwo mówi o rzeczywistości, czy mówi coś ciekawego, coś więcej. To Jarek, trochę mówiłeś o tym doświadczeniu, prawda, kontaktu w ogóle z obrazem jako ciałem, ale zastanawiam się, czy malarstwo daje nam jakiś dostęp do rzeczywistości tej, nie tej wewnętrznej, tylko tej zewnętrznej właśnie, w postaci języka, nie wiem, krytycznego. Wspomniałeś o dyskursie emancypacji, czy ono jakoś włącza się też w te walki. Jak pomyśleć o, nie wiem, chociażby Karolu Radziszewskim, prawda, który chwilę, niemalże chwilę po zatrzymaniu, czy po aresztowaniu Margo, prawda, i po całej, po tych protestach związanych z
z państwowym, prawda, prześladowaniem osób LGBTIQ+, maluje, prawda, wielki obraz historyczny zatrzymania, czy tam aresztowania Margot, a chwilę potem portret, prawda, no to czy to działa, tak? Bo to, że to się dzieje, to jest oczywiste, ale czy macie poczucie, że to działa, że to są silne języki, te malarskie różne odpowiedzi na kryzysy, w których żyjemy? Ja chyba nie widzę takiego. Nie wiem, czy potrzebuję właśnie tej siły i czy widzę siłę. Bardziej widzę to, tutaj się odwołam do słów pani profesor, która kiedyś nam na wykładzie powiedziała coś takiego bardzo ładnego, że w Londynie nie odkryto mgły, dopóki jej nie namalowano. I to było na jednym z wykładów właśnie o tam malarstwie XIX wieku. I właśnie to mi się najbardziej w malarstwie chyba i w ogóle w sztuce podoba, że odkrywa rzeczy, których my nie widzimy, chociaż doświadczamy. I właśnie i do końca nie umiem siebie odnaleźć w takim malarstwie, które ad hoc komentuje coś, chociaż rozumiem je i chwała mu za to, ale właśnie są tacy artyści. Rozmawialiśmy sobie przed wejściem na scenę o Kerem Jamesie Marshallu, którzy potrafi z takiego wspaniały obraz, którym on maluje portret czarnoskórej osoby w czarnym, na czarnym tle. I ktoś napisał o tym, że to jest właśnie taki obraz, który jakby unaocznia i zamazuje obraz. I właśnie to zamazanie i unaocznianie mi się bardzo podoba w takim sensie, że podążamy jakimś tam lirycznym językiem, językiem z własnym sztuki, a z drugiej strony zwracamy na bardzo istotny problem. No, nie chcę rzucać tutaj nazwisk, ale właśnie wydaje mi się, że jednym takim przykładem byłaby Małgorzata Mirgatas, która malarstwem, definiujmy je trochę może inaczej niż kładzenie farby na płótnie, jest w stanie opowiedzieć coś bardzo konkretnego, bardzo polityczny problem, a jednocześnie utrzymane jest to wszystko w duchu takiej jej wypowiedzi osobistej, bardzo język taki własny. A czy powiedziałbyś, że to jest właśnie taki emancypujący język? Polityczny. Tak. No. Nie wiem, czy emancypujący. Nazwałbym to językiem, no właśnie, dualnym i politycznym i bardzo osobistym. No, nie umiem znaleźć innej, może właśnie film, innej dziedziny sztuki, w której można byłoby to napięcie tak łatwo utrzymać. Tak łatwo, to nie jest łatwe, to jest bardzo trudne, ale dałoby się to zrobić. Tak, jeśli chodzi o taką dosadność języka, to ja wracam właśnie do tego, co jest w przestrzeni publicznej. Na przykład były pewne, no niestety już nieistniejącej grupy tworzywo, rzeczy, które właśnie w sposób niedosłowny i nie będący taką gazetową propagandą, mówiły różne najważniejsze rzeczy dotyczące naszej rzeczywistości polityczno-społecznej. Także to nie musi być figuracja. Właśnie, bo jednak na ogół tutaj się oczekuje figuracji. To nie musi być. To dla mnie tworzywo jest właśnie takim niezwykłym zupełnie przykładem takiej sztuki, która jest właściwie niesłychanie intelektualna, a jednocześnie ona wyszła na mury. Nie wiem, prawda, jaki był tego odbiór, czy to było rozumiane, bo czasami to było bardzo przewrotne, ale jednak wyszło na mury. A dzięki temu też jakby zyskało zupełnie inną publiczność. No, no więc właśnie to jest dla mnie cenne, skoro mówimy już w tych kategoriach, to znaczy właśnie tej siły czy oddziaływania. Natomiast czy ja mogę wrócić jeszcze do malarstwa kobiecego? Proszę. Bo po wystawie Farba znaczy krew, ja rozmawiałam z Natalią Sielewicz, bo ta wystawa jakby była zwieńczeniem różnych zaskoczeń. Mianowicie mnie się wydawało, i tak było w różnych już, prawda, podręcznikowych porządkach, że lata 60., które przyniosły, prawda, taki no, bardzo gwałtowny rozwój nowych mediów i odejście od malarstwa do performansu, do wideo,
że to była właśnie emancypacja kobiet z malarstwa, które było nacechowane maczyzmem. Malarstwo było nacechowane seksistowsko-maczystowsko, to nie ulega wątpliwości, ale to było 50 lat temu. Było 50 lat temu. I właśnie tutaj ja nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, prawda, co się w międzyczasie, to jest naprawdę, to są dwa pokolenia, więc to wiele się mogło stać, ale że kobiety wróciły do malarstwa, czy jakby to malarstwo straciło ten maczystowski, to maczystowskie odium, gdzieś tam się z niego ulotniło. Ale to bo przecież ile mamy wypowiedzi potwierdzających to, że malarstwo właśnie zostało odrzucone jako ta męska sztuka. Natomiast kobieca sztuka właśnie była sztuką ciała, była land artem, body artem, wszystkim, ale tylko nie malarstwem. Ale w tym czasie, kiedy malarstwo było tą sztuką męską, przecież kobiety malowały, no, no przykład amerykańskiej awangardy lat 60. czy 50. to przecież w zasadzie to tylko dlatego, że my nie, jakby te nazwiska nie przebiły się aż tak do popkultury, to chyba tylko dlatego mówi się, że to jest sztuka męska. No nie wiem, jakby... Nie no, były wielkie malarskie jak Georgia O'Keeffe'a czy Helen Frankenthaler, ale one, znaczy Georgia O'Keeffe'a jest trochę inna, ale Frankenthaler właściwie daje się wpisać w ten color field taki, prawda? Tu chyba, jeśli mogę, to bardziej chodzi o to, że język malarski nie był językiem emancypacji, tak? To znaczy kobiety częściej sięgały właśnie po ciało jako medium, własne ciało jako medium. Karolin Schliemann, prawda? Czy to cała masa innych performerek, artystek po transgresję w innych mediach, tak? A tymczasem właśnie na tej wystawie Farba znaczy krew, która gra w ogóle z tym tytułem, prawda? No czyli tak, z farbą, która znaczy krew w języku myśliwskim, łowieckim, prawda? To jakby zabite zwierzę, które upuszcza krwi, to się mówi wtedy, że jest farba, a tutaj ta farba staje się tą siłą witalną, tak? Ta krew to jest ta kobieca krew, która płynie, buzuje w żyłach, prawda? I każe sięgnąć po pędzel, albo jest to krew menstruacyjna, która też jest jakby opowieścią o cielesności i nieobecności pewnych wątków, prawda? I tutaj jakby wydaje mi się, że intencją kuratorki było to, że pokazujemy, prawda, że to malarstwo daje kobietom, staje się kobiecym językiem mówienia o sprawach, których dotąd, prawda, albo mówienia w taki sposób, jak nie wiem, o prostytucji, prawda, czy o seksworkerkach, czy o no tam te świetne obrazy Pauliny Ołowskiej, prawda, czy o doświadczeniu choroby psychicznej, czy o doświadczeniu, prawda, jakby rozmaite języki, tak, albo przechodzenie, tak jak na przykład Agaty Bogackiej, prawda, i tych jej obrazów z początku lat 2000 do tych obrazów, które maluje w tej chwili, czy właśnie Magda Moskwa, czy cała masa rozmaitych, prawda? Jak wieloma językami malarstwo kobiet właśnie mówi o doświadczeniu kobiecości, prawda, która właśnie też się nie tylko sprowadza, prawda, do bycia w konkretnym ciele, o konkretnej płci biologicznej. Czy rozumiem, że tezą tej wystawy była tam zdolność kobiet do przechwycenia tego męskiego języka i jakby stworzenia z niego tego pola, w którym ta cielesność kobieca może być jakoś badana, tak bym rozumiał taką trochę retrospektywną tezę nie, postawioną w tej wystawie, ale też ciekawe jest to, co ty powiedziałaś, chyba, że jest wiele języków, w tym sensie to malarstwo nie jest czymś jednym. Myślę, że też mamy dlatego taki kłopot, o co odpowiedzią na proste pytania, bo jakby to nie jest jakaś pojedyncza praktyka. Nie? To nawet do końca nie jest jedno medium, tylko to są jakieś zwielokrotnione sposoby chyba działania w świecie. Tak? I ten surrealizm jest też tylko jedną ze sposobów, myślę, że Frederick Jameson ładnie to nazwał, taki surrealizm bez nieświadomego, że to już jest jakby takie pewna prosta praktyka opowiadania o tym, jak świat wydaje nam się dziwny, nie? Kiedy się nad nim. No ale są też te pozostałe jakby sposoby myślenia i one też tam są, więc chyba ciągle tą największą zagadką jest ten dziwny przedmiot, którym jest obraz sztalkowy. Czemu on tak uparcie jakby nie daje się wywrócić. No w ogóle materialnie to jest paskudztwo. To jest paskudztwo, bo płótno jest wstrętne śmierdzi. Na to idą te warstwy kredy, gipsu, potem barwniki z olejem. No to jest naprawdę tak zwana kuchnia malarska. To jest obrzydliwe, to jest obrzydliwe. No i z tego. No, ale jest też jakaś alchemiczna, wiesz, ta taka tajemnica i ten no, tam zakaz. Jest to przeistoczenie. Nie wiem, na wiesz, pewno. Ja akurat znam technologię, bo byłam tego uczona. Wszystkie, to znaczy wszystkie, no, te wszystkie najważniejsze. I to właśnie wszystko jest takie paskudzenie. No, to wiesz, materialnie to jest naprawdę do nic. No.
czy to będzie olej, czy to będzie nawet tam, nie wiem, jednak... szlachetny, mokry fresk. Ja też miałem takie wrażenie, że przez długi czas, że malarstwo, no nie wiem, w porównaniu chociażby do rzeźby, która w jakiś sposób mnie przez długi czas fascynowała, jest strasznie ograniczone. No, bardzo proste. Miałem jakiś, przez długi czas nie mogłem się wyzbyć takiego skojarzenia, że jest trochę jak taka gra na fortepianie, że po prostu można dojść do wirtuozerii, ale dalej się nie da. No jakby już więcej... Konkurs Chopinowski. To... No właśnie, trwa. No i generalnie można wystukać tam wszystko, ale nic poza tym. I... Ale na ile, tak, oczywiście, nie wątpię w to, że tam ilość kombinacji jest niemożliwa, ale właśnie to, o czym powiedziałeś, o tym kunszcie, być może coś się we mnie zmieniło i zacząłem doceniać to. To myślę, jakby, że kwestia kunsztu jest kluczowa. Tak, i dopiero jakby, ale to nam zapewnia tylko, rozmawiamy właśnie no, w tym, po pandemicznym czasie, gdzie jakby oglądaliśmy 800 obrazów przez w internecie. No, malarstwo jakby też jest takim najprostszym sygnałem do tego, to banalne, co powiem, że musimy oglądać sztukę na żywo, jakby nie ma innego kontaktu z wieloma dziełami sztuki, że jakby ten kunszt jest nie do wypatrzenia inaczej, prawda? I jakby tak. Nawet w tym natłoku, teraz mieliśmy Warsaw Gallery Weekend, mamy konkurs malarski w Bielsku, nawet w tym natłoku można coś takiego zobaczyć, po prostu ten kunszt. No ale to zatrzymajmy się przy tym chwilkę, przy tym kunszcie, bo Jarek to wywołał na samym początku. No bo to jest taki problematyczna. To prawda, tak. To poproszę na ten temat. Kto decyduje o tym? O kunszcie? O kunszcie, no. No niestety trzeba się znać. Tak, puśćcie tak. To obawiam się, że właśnie tutaj trzeba się znać. Trzeba się znać także trochę na technologii, żeby pewne rzeczy docenić, prawda? Że no jak się wie, jak się uzyskało taki efekt i że to jest trudny efekt. Tak? Ja zawsze staram się wbijać studentom do głowy, żeby nie szafowali słowem fresk, ponieważ u nas każdy malowidło na ścianie nazywane jest freskiem. Fresk jest piekielnie trudną techniką, piekielnie trudną. I tutaj mi się wydaje, że właśnie kunszt, to znaczy to, że jeśli coś spaprzesz, to już nie ma rady, prawda? Trzeba to skuć. Nie da się zamalować, nie da się poprawić, trzeba skuć ten tynk. No, że to są rzeczy, o których właśnie, dzięki zresztą reprodukcjom w ogromnej mierze, żeśmy w ogóle zapomnieli. Przecież zapośredniczony kontakt dematerializuje wszystko. Zabiera technologię, zabiera skalę, zabiera materialność, wszystko zabiera, prawda? Proszka jest taka sama jak katedra, no, takiej samej wielkości. Problem egzaminów na historii sztuki. Slajdowiska. No tak, ale ja właśnie dlatego wydaje mi się, że kunszt, ja tak myślę, bo zadaję sobie to pytanie, czy jego da się wydobyć jakby z tego całego takiego konserwatywnego dyskursu, oczywiście dobrych malarzy tak zwanych, w stronę właśnie jakiegoś takiego, no nie chcę powiedzieć krytycznego, bo bez przesady, ale takiego odnowionego pojęcia, bo wydaje mi się, że to jest to, co jest najciekawsze właśnie ciągle w kontekście trochę tej jakby przestymulowania cyfrowego, to jest ta inna relacja z ciałem, która w procesie malowania jest, niż w przypadku tworzenia obrazów na monitorach, tak? I że to jest jakby, no i że, no jakby, że to jest problem, i tu widzę jakby taką funkcję tych tradycyjnych technik, nawet taką, no lekko terapeutyzującą bym powiedział, jakby w tej kulturze, która się właśnie odcieleśniła przez to przesunięcie w tą stronę wirtualną do, no i my mamy tą tęsknotę oczywiście, ten powrót filozofii rzeczy cały, który był ostatnio, nowy materializm. One wszystkie są wyrazem tej tęsknoty za czymś, co jest poza jakby tą sferą wirtualno-technologiczną w tym wąskim sensie. Czyli właśnie taką poetycką, taką stwórczą jakby siłą, jakby stwórczą
pracą, przez pracę całego ciała, czy na przykład ręki, tak? Wiadomo, że ręka sama nie pracuje, że całe ciało musi pracować i mózg, tak? I w związku z czym wydaje mi się, że ten rodzaj relacji, który jest konieczny w kunszcie, on stwarza tego nowego rodzaju, tą nową wartość, która jest w jakimś takim lekkim, może być taką przeciwwagą wobec tego, że wszystko powoli się przesuwa, tak, czy przesunęło się w zasadzie w tą sferę wirtualną. I że ta materialna plastyczność malarstwa może tą plastyczność mózgową, jakoś tą reparacyjną plastyczność mózgową, o której pisze Malabu na przykład dużo, tak, że pojęcie plastyczności nagle też radykalnie zmieniło sens, wychodząc przecież z języka sztuki, że ono może jakby mieć tą reparacyjną funkcję, taką mam pośpieszną trochę hipotezę, powiedzmy. Ja bym tutaj dodała, że zwrot materialistyczny, który był konceptem, prawda, był konceptem teoretycznym, tak, trochę teoretycznym, tak, trochę filozoficznym, że pandemia nagle była takim sprawdzianem, że to rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest, że potrzebujemy rzeczy, których można dotknąć, które można wziąć do ręki, które można zmierzyć, zważyć, że potrzebujemy dotknąć czyjejś ręki, że ta obecność, oddech, że tego straszliwie brakuje, kiedy nam tego zabraknie. Tak. Kiedy ciała, czy martwego, czy żywego, jak zabraknie, to się okazuje, że to jest bardzo bolesne. I tutaj to jest zabawne, bo prawda, ten cały zwrot materialistyczny jest znacznie wcześniejszy. A tutaj jakby taka usługa w postaci pandemii, która pokazała, że to nie jest tylko wymysł, tylko że rzeczywiście... No tak, ale to wiele takich podejrzewam. Rzeczy kochają rzeczy. No właśnie, teorii filozoficznych pandemia nagle powiedziała, sprawdzam. No mieliśmy globalny taki empiryczny test na rzeczywistości, tak, który jakby pokazał nam, co było tak głęboko znaturalizowane, właśnie ta potrzeba dotyku, już że wydawało nam się, że wręcz zbędne, tak? Czyli w momencie, tutaj, kiedy realnie tego zabrakło. Tutaj niby to najmłodsze pokolenie, o którym się mówi, prawda, że żyje właściwie już tylko, prawda, ze smartfonem. Okazało się, że niczego im tak nie brakowało jak kolegów. Mm-hmm. Tak słyszałem. Ale to też jest ciekawe, bo to o czym mówicie, o braku, o obecności, ale też o malarstwie w internecie. Bo też rozmawialiśmy o tym. Mi się wydaje, że tak naprawdę malarstwo paradoksalnie w porównaniu na przykład z wideoartem, nie jakby trudniej jest wideoartowi niż malarstwu w internecie, bo naprawdę zrobienie ciekawej pracy wideo jest dzisiaj dużo łatwiejsze, a malarstwa nie da się podrobić. Jakby nie, nawet jak się zrobi mu zdjęcie, to jest zdjęcie i możemy sobie tutaj wracać do tych wszystkich teorii, ale to cały czas to nie jest to. To jest daleko od malarstwa. Znaczy, że chodzi o to, że żywość tego języka właśnie jest właśnie tym bardziej, jakby on jest żywy przez to, że mamy dużo do czynienia z płaskimi obrazami, tak, internetowymi, czy tymi takimi słabymi obrazami w porównaniu z tym silnym obrazem malarskim. Ja tak podpytywałam o ten kunszt, dlatego że to jest właśnie, dla mnie to jest najbardziej interesujące chyba, jak wydobyć tą jednak bardzo tradycyjną i osadzoną głęboko w patriarchacie i we wszystkich tych systemach, których nie lubimy, kategorie i ją wyzyskać, prawda? Zatrzymać ją i jakby uczynić z niej rzeczywiście jakieś narzędzie, które nam coś w tym malarstwie, coś nam o tym malarstwie mówi, coś otwiera. Ja mam tysiące pytań oczywiście dla naszych rozmówców i rozmówczyni, ale gdyby ktoś z Państwa, których nie widzę, bo tutaj świeci na mnie bardzo mocno, chciał się włączyć do naszej rozmowy, to bardzo zachęcam, po prostu proszę przemówić i przyniesiemy mikrofon. Bardzo proszę, czy możemy prosić o mikrofon? Bo to też dla pani tłumacz jest. My jesteśmy zupełnie oślepieni. Tak, widzimy. Tak, tutaj jest pytanie. My jak obraz muzeum. Do jakiego robić test tak, gdzie na przykład jak artysta robi coś na komputer, jest coś, czego mi się wydaje brakuje, to jest ryzyko. W sensie, że to, co się robi, jak się maluje, generalnie zostanie.
ta materia zostanie w jakiś sposób. Jest bardzo trudno usunąć to, a nawet jeżeli coś się maluje, a potem trzeba to usunąć, jest ten ślad, gdzie coś się usunęło, tak? A jak jest coś, co jest robione cyfrowo, nie istnieje tego ryzyko i to, mi się wydaje, może mieć wielki wpływ na to, jak artysta działa. Mm-hmm. I ta emocja wtedy traci tej wartości. Może mieć to wpływ na jak to może działać, tak? A ja chciałbym też się pytać, może być jaki stosunek, nie stosunek, jak to się mówi? Jakiś link, jakiś związek między tym faktem, że kiedyś było tak, że był mały malarki, dzięki. Czy to mogło być z tego, że rol kobiety było coś, że kobieta powinna być ciągle w tej kulturze, która była kiedyś czysta, tak, w jakiś sposób. I pani powiedziała, że to malarstwo, ta wszystka sztuka, tak, było coś obrzydliwe, było trzeba być oplamione, tak? Czy to może miał jakiś związek? To jest coś, co wpadło mi do głowy, że może w taki sposób mógł mieć jakiś związek. Te dwa pytania. Nie, kobiety wykonywały bardzo wiele brudnych prac. Tak, ale... Znacznie bardziej brudnych niż malarstwo. Tak, ale generalnie malarze mieli do pewnego stopnia, generalnie dużo malarzy już pochodzili z takich rodzin, które już mieli pewny poziom ekonomii i te kobiety, które zależyli do tych rodzin, już generalnie mieli już taką rolę. Oczywiście były kobiety, które gotowali, które sprzątali, które robili pranie i tak dalej, ale to były kobiety, które nie tak często mieli dostęp do tego stanu, do bycia artystą, tak? A w tej klasie, gdzie już był pewny poziom ekonomiczny, to wtedy to był już tak, że była dama, a potem był taki mężczyzna, tak, który poluje, się brudzi, idzie do lasu i a to polowanie chyba też było bardziej symboliczne, prawda, w tych wyższych sferach, więc... Jeszcze raz? Że to polowanie to też była raczej rozrywka, prawda, to brudzenie się, więc tak. To... Nie, mnie się wydaje, że, no, że te kobiece robótki, takie hafty, koronki, te niby takie obrzeża różnej działalności artystycznej czy paraartystycznej, to zawsze były rzeczy pożyteczne, prawda? Do czegoś tam służące. Użytkowe. Mhm. A obraz już był zupełnie w innych kategoriach. Natomiast jeśli chodzi o to brudzenie się, to ja jako pracownik Wydziału Artes Liberales, czyli sztuk wyzwolonych, przypominam, że malarstwo do sztuk wolnych nigdy nie należało w tamtej kategorii, ponieważ było związane właśnie z, po pierwsze, z wysiłkiem fizycznym, a po drugie, tak samo jak, czy w znacznie większym stopniu jak rzeźba. Tak? Sztuki wolne to były sztuki wykonywane przez ludzi wolnych, to znaczy tych, którzy nie brudzili rąk i którzy wykonywali wyłącznie pracę umysłową. I cały wielki wysiłek teoretyczny podjęty tam właśnie, wracam do Albertiego, w XV i XVI wieku miał na celu dowiedzenia tego, co zamyka się w maksymie Leonarda, że pittura è una casa mentale, że malarstwo jest rzeczą umysłu, nie jest rzeczą ręki. Ręka jest drugorzędna. Wtedy nastąpiło to pęknięcie pomiędzy ideą, a tym przedmiotem, który trzeba wykonać. I potem można próbować patrzeć na późniejsze wieki malarstwa jako takie różne sposoby, prawda, czasem sklejania, a czasem rozklejania się tego pęknięcia. I dla mnie na przykład konceptualizm jest takim ostatecznym rozpadnięciem się. Tak. Właśnie, bo wtedy dopiero jest w ogóle postawiona sprawa, że to są dwie różne rzeczy, prawda? To, co w umyśle artysty powstaje i potem to, co on tymi rękami w tych różnych brudnych materiałach, niegodnych. To prawda. Chociaż ja o malarstwie najwięcej myślałem ostatnio, kiedy zobaczyłem pracę Trzy krzesła Józefa Koszuta gdzieś w muzeum. No właśnie, i zobaczyłem to i pomyślałem właśnie o tym języku malarstwa, że nie ma chyba lepszej pracy o malarstwie niż ten. A widział pan Mem z Berlin? Tak. No,
No właśnie, no ale... Ale to może mamy trop w takim razie, że chcemy teraz uprzywilejować tą rękę porzuconą na początku tej dyskusji jako to coś, co w zupełnie inne rejony ideę kursu nam poprowadzi. Wielkim powodzeniem cieszą się kursy kaligrafii. No, ale to bo jest ludzie utracili zdolność pisania ręcznie. Tak. Ja zresztą to rozumiem, bo ja rozpad osobowości, no nic. Natomiast kiedyś widziałam w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ogromną, naprawdę ogromną wystawę świadczącą o tym, że znowu to jest taki oddolny haftu. Okazuje się, że haftują tysiące ludzi. No tak. Że ten wyhaftowany Grunwald Matejki w skali 1:1 to nie było dzieło tam, nie wiem, jednej czy dwóch osób, tylko one komputerowo miały podzielony Grunwald na takie kawałki i w różnych miejscach Polski one to haftowały, ale to jest tylko ekstremalny przykład. Natomiast masa ludzi to nie tylko kobiet, bo to jest bardzo uspokajające zajęcie poza wszystkim. Właśnie w takich robótkach, we wszystkich domach kultury są takie, tu się tka, tu się haftuje, tu się tego, one mają bardzo dobre terapeutyczne. No, a poza tym Monika Drożyńska nam pokazuje, że jest to doskonały język interwencji politycznej i partyzantki. Innych, tak. No właśnie, szukam innych przykładów. Więc i tu jak powiedziałeś o, Alek powiedział o Małgorzacie Mirdzetas, to jest polsko-romska artystka, która będzie reprezentowała Polskę na Biennale w Wenecji w przyszłym roku, w polskim pawilonie będzie jej wystawa. To właściwie można było o Drożyńskiej myśleć w podobnym, prawda, w podobnym, o tych interwencjach Drożyńskiej różnych, w podobnym kontekście tego poszerzonego pola malarstwa. Tak, tak jakby materialnie tak, chociaż nie widzę wielkiego połączenia, materialnie na pewno, tylko to, chociaż kiedy myślę o językach, to one mi się kompletnie nie składają, bo Monika jest taką artystką, no właśnie jak te kartony na protestach. I to jest bardzo ważne w ogóle, ta umiejętność i czasami też odwaga, bo wydaje mi się, to chyba była właśnie przy okazji wystawy w Zimna wojna. Taką ciekawą anegdotę o Andrzeju Wróblewskim usłyszałem, że on jakby rezygnował z tego swojego gestu na rzecz służby ustrojowi, czy tam na rzecz ilustracji. Jakby, że to była jego decyzja. I wydaje mi się, że wielu artystów też decyduje, że zejdę z tego wyszukanego języka malarstwa właśnie, żeby zrobić coś prostego. Wydaje mi się, że to też jest rodzaj odwagi i właśnie może właśnie takie napisy to też jest taka po środku, czy tam w pół drogi jeszcze mamy oczywiście Jadwigę Sawicką, prawda? Jeśli mówimy o kobiecych. Tak, też o tym pomyślałem, tak. Tylko, że to jest taki język, który dzisiaj trudno by chyba go... Nie, że ona jeszcze należy do takiej klasyki współczesności i chyba ma trochę inaczej to funkcjonuje niż na przykład ta interwencja Moniki Drożyńskiej. Ale a poza tym wydaje mi się, że Mirgatas jest bardzo specyficznym przykładem, bo ona wykorzystuje sztukę jednak do takiej potężnej pracy symbolicznej. Właśnie jako sztukę, nie? Żeby całą jakby sferę wykluczenia jakby przełamać. Ale zobacz, że ona cały czas robi to w ramach jakby dzieła. Dzieło. Dzieło. No tak, ale jeszcze... Ona robi dzieła. W ogóle wraca chyba też słowo dzieło. Ale zobaczcie, bo... Nie, to zresztą jak się pisze, to jest problem, bo nam to dzieło wchodzi, prawda? Nie mamy takiego słowa wygodnego jak work, prawda? Czy artwork. Tylko nam to dzieło wchodzi, a dzieło jest to jest słowo nobilitujące. Także się je omijało, a teraz myślę można wrócić. Działać. No, ale u niej chyba właśnie nobilitacja jest jednym z tych, z tych narzędzi, które ona chce jakby z którą gra. Nie? Tak, bo to też jest taki rodzaj patosu, którego ona się nie obawia, prawda? Bo my tutaj teraz poruszamy się po takim polu właśnie rozmaitych przekroczeń, tak? Bo tutaj jest też relacja między tak zwaną sztuką wysoką, a sztuką ludową, tak, prawda? Która też zostaje rozmyta, tak? Rozmyta, czy jakoś tam zakwestionowana. Jak mówiliście o tej ręce, to też pomyślałam sobie, że przecież długo się tak myślało, prawda? Że jak Duchamp już jakby ośmieszył to myślenie, prawda, o tym, o tej sprawności ręki i kunszcie i tak dalej, to już nie będziemy do tego wracać, ale jednak to jest też
paradygmat, który został przekroczony i w sztuce, i w krytyce, prawda? Tak jakby jednak weszły kobiety i ta ręka też jest inną ręką, prawda? To jest trochę o innych... No ale też wiemy na przykład, że te jego repliki były ręcznie wykonywane, te późne właśnie na wzór tych oryginalnych, więc tam ta, u niego też ta kwestia była bardziej skomplikowana niż ten inicjujący gest. To rękodzieło tam weszło od tyłu, nie? Później. Zresztą Liszą miał wykształcenie takie techniczno-artystyczne, no tak. I to była dłubanina, no trzeba jest dłubaniną niesamowitą zupełnie. Mamy tutaj pytanie od pani kurator, zapraszam. Tak, ja może wrócę do tego wstępu moderatorki na samym początku dyskusji. I do takiego bardzo trudnej kwestii, i to będzie trudne pytanie, może nie znajdziemy na nie w ogóle odpowiedzi, ale mając na uwadze to też pytanie tytułowe dyskusji, po co nam dziś malarstwo, a ty Katarzyno bardzo jasno przypomniałaś nam, co to jest to dziś, wczoraj, tak, i co jest tą taką żywą raną, wokół której krążą nasze emocje i dyskusje, czyli czym może dziś być malarstwo, obraz cyfrowy, którego też jesteśmy pozbawieni poprzez stan wyjątkowy, w obliczu tej dramatycznej i myślę też traumatycznej, co się bardzo szybko pewnie okaże, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. No, po co nam dziś obraz, malarstwo, jak jeżeli to dziś w ten sposób skonkretyzujemy? Przepraszam, że to pytanie takie jest bardzo ciężkie gatunkowo też, ale zastanawiam się, bo sztuka ma też ogromną, i to wielokrotnie o tym się przekonywaliśmy, moc nie tyle publicystyczną, ile właśnie jakby wytwarzania języka do opowiadania o tym, co jest czasem no, najtrudniejsze i tam, gdzie język właściwie też się kończy. Więc ciekawa jestem, czy Państwo tutaj mają jakieś odpowiedzi, a może dalsze pytania, bo odpowiedź być może dzisiaj jest zbyt trudna. Mnie się wydaje, że tym obrazem, który zostanie, to będzie oczywiście ta dziewczynka z Musiem, z Michałowa. I tutaj też to dwa dni temu, żeśmy na seminarium rozmawiali o tym ze studentami, że jak spojrzy się wstecz, to wielkie wydarzenia XX wieku pozostawiły po sobie po jednym ikonicznym zdjęciu. I to są zawsze dzieci. To są zawsze dzieci, to będzie Ghetto Boy. Na którego temat jest biblioteka cała napisana, Ghetto Boy. Potem jest wietnamska dziewczynka uciekająca ze zbombardowanej napalmem wsi. Potem jest ten malutki Kurt utopiony, wyrzucony na plaży, którego zresztą Ai Weiwei potem, prawda, powtórzył jakby to. No i teraz ta dziewczynka. Ta dziewczynka. I że tutaj jednak fotografia, właśnie nie film, tylko właśnie jeden obraz, że tak jak właśnie spojrzeliśmy wstecz, to okazuje się, że czas przesiewa tą nieprawdopodobną ilość obrazów, którym jesteśmy zalewani, przepraszam za banały, i że zostaje. Jedna to właśnie Ghetto Boy, dziewczynka z Mila i tak dalej. I że tak chyba będzie w wypadku tych, chyba że coś jeszcze takiego się stanie, co przebije, prawda? Codziennie mamy takie uczucie, że już się dalej nie da, okazuje się, że się daje. No, rozumiem, że też zapytanie Małgorzaty jest takie pytanie trochę, bo tutaj już różne analogie my tworzymy, prawda, w dyskursie publicznym na temat tej sytuacji, takie podobieństwa, prawda, niepokojące nas sytuacją chociażby, prawda, II wojny światowej, też tego samego rejonu właściwie. Czy to znaczy, że nie może być o tym, czy nie będzie o tym obrazu malarskiego, tak, o tym doświadczeniu, czy nie może być, prawda? Te wszystkie pytania takie, czy będzie, czy nie może być, czy powinien być, prawda, czy jeżeli nie powstanie obraz malarski o tym doświadczeniu, to malarstwo się skończyło, prawda? Bo to są takie języki, które bardzo często w kontekście tego typu doświadczeń, które jest no, udziałem nas wszystkich w tej chwili, prawda, wracają. Tak. Ja mam trochę inną odpowiedź na to. To nie jest odpowiedź, ale wydaje mi się, że w malarstwie jest taki dziwny rodzaj prawdy, to znaczy bardzo trudno jest nim manipulować. Jak się coś zepsuje, to trzeba to zamazać i jakby nie da się tym obrazem
Oczywiście da się, ale to jest, to często też jest, można to świadomie wykorzystywać. Ja, jest no, jednym z najpotężniejszych takich obrazów, który gdzieś mnie ukształtował, może ze względu na wiek, jest właśnie ten obraz, w którym las w obrazie Shoah jest też gestem zamazania, prawda? I ten obraz drugi Sasnala, o którym sobie myślę, o tłumaczce Landsmana, która jest też zamazaną twarzą. I on do mnie wrócił teraz, kiedy nie w kontekście tego, co się dzieje u nas na wschodzie, tylko filmu Aida, który jest jakby też, no nie da się go nie widzieć w tym kontekście. I właśnie tej tłumaczki i tego zamazywania, tego, że więcej zamazujemy, że w procesie szukania, zostawiania tego jednego obrazu, tego dziecka, tego obrazu z dzieckiem, tak naprawdę mnóstwo rzeczy jest zamazywanych, a w malarstwie tego się nie da zrobić. To znaczy, zamazanie zostawia ślad. Tak, nie? Tak. Myślę, że to, jeśli pytam, no bo teraz przyszliśmy trochę do funkcji sztuki w tym czasie, no wydaje mi się, że to jest taka funkcja afektywna bardzo mocno, nie? Że to jest, że te przeselekcjonowane obrazy, one jakoś zarządzają emocjami. I jeśli pojawi się dzisiaj jakiś obraz, taki, który uznamy za odpowiadający temu czasowi, to poprzez tą relację emocjonalną, nie? Że to jest ten rodzaj pracy. I tutaj medium, jakie będzie, chyba jest drugorzędne trochę, nie? To sztuka może nam pomóc, stąd też ten przykład, który ty podałaś, myślę, Karola malującego obraz historyczny. To jest próba jakiegoś takiego poradzenia z emocjami, nie? Które jak gdzie indziej, na przykład z bezradnością. Nie? Jego samego, tak, prawda? I tak. Artysty, bo mówimy tutaj. Co może zrobić tak. Jako artysta jakby tak. W tej sytuacji, w której jakby nie ma na nic wpływu poniekąd, czy na niewiele ma. No może chociaż namalować ten obraz, nie? I wtedy zbudować pewną historię, relację do tego, opanować to wydarzenie, więc to chyba, nie? Takim no to z tej perspektywy osobistej, a z tej perspektywy publicznej powiedzmy, to też ustanowić to jako wydarzenie, tak? Bo jeżeli powstał obraz malarski, tak? Jakby powstało dzieło, można powiedzieć, prawda? Na jakiś temat, to znaczy, że jest to wydarzenie o takiej wadze, prawda? Tak, to jest też ten gest. Jest taki jeden, chciałabym tutaj poruszyć też taki wątek, bo my jesteśmy jednak tutaj w gości jakby w Instytucie Cervantesa i na wystawie malarstwa katalońskiego właściwie, prawda? A mówimy tutaj głównie o polskim i takimi wycieczkami, ale też istotną, myślę, istotnym wątkiem, którego już pewnie nie rozwiniemy w tej dyskusji, jest kwestia właśnie innych kontekstów niż ten taki powiedzmy zachodnioeuropejski, do którego też my się chętnie przypisujemy, prawda? Z naszą sztuką, czy naszą historią sztuki, ale przecież malarstwo gdzie indziej, prawda? Malarstwo z innych obszarów kulturowych, gdzie i kwestia kunsztu jest czymś innym, prawda? I właśnie i ta ręka. Ale to właśnie chyba rozmawiając o na przykład jakiejś tam części przynajmniej tej twórczości Małgorzaty Mirgitas poruszamy ten temat. Ona oczywiście jest wykształconą, bardzo doświadczoną artystką, ale wydaje mi się, że bardzo świadomie korzysta z tych zdyskredytowanych mocno jednak jeszcze w końcem XX wieku estetyk. Przynajmniej. Tak. Ja chciałam zadać pytania, chociaż poniekąd już jakby i są odpowiedzi niejednoznacznie tutaj już wybrzmiała, ale zawsze jak mamy postawione pytanie, to drugie jest, a kto pyta? Więc po co nam dziś malarstwo? To pytamy my, tak, jako użytkownicy albo no, ci, którzy konsumujemy, chcemy to mieć, chcemy to oglądać. A interesuje mnie jakby, czy są wypowiedzi dzisiejszego artysty, po co im dzisiaj malarstwo? Jeśli tak, to chciałabym prosić o jakieś takie, co artyści, sami ci, którzy... Ja może tak. Odpowiem taką anegdotą, którą kiedyś właśnie z racji tego, że czasami muszę pisać o czymś innym niż sztuka, dzwoni do mnie telefon z nieznanym prefiksem,
Bardzo się boję odbierać telefony od nieznajomych, no ale zrobiłem to. A w słuchawce jest Julian Schnabel, którego zapomniałem, że mam z nim wywiad. No i akurat było to przy premierze tego filmu o Vincencie van Goghu. No i Julian Schnabel jest reprezentantem także malarstwa. I znacznie bardziej interesuje mnie jako malarz niż jako reżyser, chociaż wiem, że to tak, okropne. Ten film o Van Goghu jest nie. Być może dlatego właśnie do mnie tutaj wyszukano promocji w Polsce. Ale jego zapytałem, przeszliśmy o malarstwie i on powiedział mi coś takiego, bo ja inaczej nie potrafię mówić. I wydaje mi się, że to jest prosta odpowiedź i to jest banalne, ale rzeczywiście to jest potrzeba, najprostsza potrzeba komunikacji z sobą i ze światem, której ja nigdy nie... To jest trochę jak z duchowością może, że niektórzy tego po prostu nie mają, nie dostępują, ale on... Podejrzewam, że Leon Tarasewicz mógłby podobnie odpowiedzieć na pytanie, po co malarstwo, ale tak... To taka odpowiedź. Na młodzi surrealiści myślisz, żeby odpowiedzieli to samo? No to jest ciekawe, nie? No, muszę zadać takie pytanie. No, nie wiem. To było bardzo ciekawe, podkreślone, bo jest tam jedno takie słowo dziś, właśnie w takiej sytuacji, o której pani powiedziała, o której ty mówiłaś, o której, no, której żyjemy, tak? Nie wczoraj, nie jutro, tylko właśnie dziś, kiedy też mamy najróżniejsze inne media, tak? No, kino, film, nie wiem, morale, teatr, który natychmiast odpowiada na pytanie dnia dzisiejszego i daje odpowiedź. Ja kiedyś Gazetę Życie Warszawy miała rubrykę dziś pytanie, jutro odpowiedź, a teatr robi w ogóle dziś pytanie, dziś odpowiedź. No właśnie, malarstwo to nie co daje malarstwo? Dziś odpowiedzi. Mm-hmm. Trzeba czekać. No jak patrzymy na... A proszę, jest to akurat to ktoś odcieni odpowiedzi na to pytanie kompetentnie. Odpowiedź jest taka, po prostu to robimy. W sensie... W inny sposób, może potem, albo to, co malujesz, może zainteresować ludziom, czy jaka jest twoja publiczność, jaka jest, ale czasami może być coś techniczne. I to może to dlatego, dużo ludzi zaczyna z tym internetem i ja też na przykład doświadczyłem, jak to jest malowaniem przez komputer i tak dalej i nie czuję się tak samo. Bo zoom przed komputer robisz na siedząco. Jak robisz detal w obrazie, idziesz do obrazu. Potem to jest kompletnie inna działalność, więc to jest jak, nie wiem, sportowiec pytać, po co sport. On mnie ci powiedział, to je po... Ja to po prostu to robię. To jest... Sportowcy zawsze będą grać na i... Mi się wydaje, że tak, to jest to, coś się nauczysz, a w jakiś sposób się jest, nie powiem, że może nie uzależnione, ale wychodzi tak naturalnie, że większość ludzi, którzy ja znam, że malują i ja, nie pytam się, po co ja maluję. Bardziej inne pytania są, jak w jakim sposób ja chcę malować, albo dla kogo ja chcę malować. Albo czy ma sens to, co ja maluję, tak? Ale nie pojawia się to pytanie jako po co. Jako po co ja to robię, bo po prostu czuję się robić to, co chcesz robić. To jest... I mi się wydaje, to jest... zakończyli chyba. Nie może być lepszego zakończenia. Oczywiście mogą być inne odpowiedzi, tak? Bo też... I też technicznie... Mam powiedzieć, że może to jest jakaś rzeczywistość, żeby powiedzieć, co się dużo malarzy, mi się wydaje, że byśmy robili dużo więcej rzeźby, ale jest ograniczenie, to jest techniczne. Tak? Tak jak na przykład są ludzie, które idą do cyfrowego, dlatego że malowanie jest problemem, trzeba mieć jakieś miejsce, trzeba do rzeźby, jest to samo. Tak? Jakaś malutka rzeźba, magazynować ją, ile przestrzeń potrzebujesz, musisz iść wokół niej, tak?
Też te ograniczenia materialne też spowodują, jaka jest sytuacja, czym się zajmuje jakiś artysta, oczywiście. Mm-hmm. Nawet są ludzie, które przestają, tak parę razy słyszałem to, tak, że zaczynają malować z takimi farbami, które nie parują, dlatego że po prostu nie ma jak powietrzyć pokój, tak? To zależy. Znaczy ja myślę, że bardzo dziękujemy za tą wypowiedź, że jest w malarstwie coś takiego, to mi wspomniałeś Alku o literaturze tutaj, to trochę mi przypomina takie dyskusje w Polsce, też opowieści, prawda, że my tak desperacko chcemy, żeby powstała jakaś dobra powieść, która opisze, no nie Polska, która opisze to doświadczenie, które wszyscy czujemy, prawda, że domaga się jakiejś opowieści, ale jej nie ma i wciąż te powstające powieści nam nie wystarczają, tak, nie chwytają tego i my od malarstwa też oczekujemy czegoś takiego, prawda, że wreszcie jeszcze powstanie taki obraz, albo powstaną takie obrazy. I są oczywiście tacy twórcy, no nie wiem, no myślę, że Sasnal jest takim twórcą, który też sobie takie zadanie, prawda? Mówi, że to jest taka działalność obywatelska jego, tak? On tak to jakoś tam specyficznie rozumie. Ale mu się to udało. Proszę? Już się mu to udało. Już się mu udało, no innym takim, prawda, jest, nie wiem, Gerhard Richter. Ja teraz właśnie dopiero co widziałam ten jego cykl Birkenau w Alte Nationalgalerie w Berlinie, który tam ma tak zadatowany jest, prawda, od pierwszego momentu, kiedy on zobaczył te zdjęcia z Auschwitz-Birkenau do momentu, kiedy ukończył ostatni obraz, prawda, czyli że to malowanie było de facto takim długim procesem refleksji, prawda, dochodzeniem, przepracowywaniem, możemy tutaj użyć różnych słów, ale sam fakt, że ta dyskusja w ogóle się dzisiaj odbywa, świadczy o tym, że jest w tym malarstwie coś takiego, jest nie w tym, tylko jest w malarstwie coś takiego, prawda, co nie daje nam spokoju, to znaczy jakby my czegoś od niego chcemy, ono coś, czegoś od nas chce, tutaj wracając do tego pytania za Michelem, prawda? I my się czegoś domagamy, żeby ono nam coś dało, a ono się od nas też czegoś domaga, prawda? Nieustannie i wracamy. No, i wracamy. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę i bardzo dziękuję wszystkim Państwu, że do nas a to muszą nas odkleić. Siedzimy.